Cześć. Dyrektor zarządzający chemika Police. Brzmi dumnie, ale mój gość zawsze miał przed sobą cel. Stopniowo i uparcie go realizował. Były piłkarz, sędzia piłkarski, ale jak posłuchacie opowieści o Szczupaku, to zrozumiecie, dlaczego Radek wybrał jednak siatkówkę. Oczywiście to tylko jeden z powodów. Genialny organizator i dobry duch drużyny. Po prostu anioł stróż. Posłuchajcie, zapraszam. Cześć Radek. Cześć, dzień dobry. Pani redaktor. Proszę Cię, ale bardzo mi miło. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie, że udało Ci się to tak fajnie zorganizować, mimo wielkiej odległości nas dzielącej. No, przyjechaliśmy do Bielska przy okazji naszego meczu, właśnie. Dlatego udało się, jestem blisko Kęt, 15 km, do Kęt nie pojadę, ale mogliśmy się tu spotkać. Ekstra, także. Bardzo się cieszę. A jak samopoczuję przed meczem, zwycięstwo? Nie, no na spokojnie, jesteśmy w trakcie reorganizacji, mamy nowego trenera, także przygotowujemy się bardziej do playoffów. Zobaczymy jutro, troszeczkę nam niespodziewanie ten mecz wyszedł w poniedziałek ze względu na telewizję Polsat, także zobaczymy jutro. Okay. Pierwszy mecz pod wodzą nowego trenera, także. No to powodzenia, będę trzymała kciuki, tym nie, bardziej, dziękuję. Że dzięki. Na żywo. Na żywo. Radek, no, ludzie w Kętach mówią, że się wybiłeś, że Ci się udało. Jak Ty do tego podchodzisz? Czy się wybiłem? Nie, myślę, że... Znaczy bez złośliwości oczywiście. Nie, okej, ja słyszałem różne dźwięki mojej pracy, ale no co, robiłem to, co kochałem, robiłem to, co do mnie należało i myślę, że w tym miejscu się pojawiłem, gdzie jestem teraz. No, oczywiście miałem dużo szczęścia, kupę szczęścia, bo nie każdy pewnie mógł na to liczyć, ale no nieskromnie powiem, no udało mi się tak naprawdę osiągnąć bardzo dużo, jeżeli chodzi o tą siatkówkę, o sport. No i idziemy dalej, także zobaczymy, co będzie na przyszłość jeszcze, bo to jeszcze nie koniec, mam nadzieję. No ja też mam nadzieję. Ja Ci osobiście bardzo gratuluję. Praca marzeń, naprawdę. Także co było najpierw tak naprawdę? Kaśka czy siatkówka? Siatkówki w ogóle nie było. Poznałem moją żonę, jak dobrze wiesz, od samego dzieciństwa interesowałem się piłką nożną, czy tam ogólnie sportem. No tu trzeba podać słowo hejnał Kęty, tak? Jak wszyscy tak naprawdę w Kętach chyba będziemy przewinęli się, że będziemy o tym rozmawiać. A żonę poznałem, a siatkówka jakoś wtedy się zaczęła. Bardziej to był sport, ogólnie sport, a nie było jakby siatkówki w tym wszystkim, tylko na początku piłka nożna. A chcesz opowiedzieć historię o poznaniu swojej żony? Wolę nie. Tego klubu chyba nie ma w ogóle. Nie, no poznaliśmy się na wieczorze kawalerskim. Kogo? Mojego przyjaciela Kiasa. O rany. Z którym akurat teraz też wiąże mnie jakby interes nasz, który mamy, ale... A, to jest wasz wspólny interes, tak? Tak, wspólny, tak. Jesteśmy wspólnikami. Okay. I do dzisiaj jakby utrzymujemy duży, bardzo duży kontakt i nie tylko zawodowy, ale i przyjacielski, także no to było na wieczorze kawalerskim. Także, a też przypadkowo mieliśmy gdzie indziej, ale spotkaliśmy się, znaleźliśmy się tam, także tam się poznaliśmy, ale to... Słynny klub 54, Słynny klub tak? 54, nie, jeszcze wtedy Magnum, nie, już było 54. 54. Stary no, Magnum, mam informację, stary że Magnum. To było 54. To było 54. Bielsko-Biała też. Tak, tak, no to ekstra. A powiesz coś o tym interesie właśnie z Bartkiem Kiasem? Wolałbym nie mówić tu o interesie. Mamy taki drobny interes, drobny, mam nadzieję, że się rozwinie i możemy się też rozwijać w sprawach biznesowych, także zobaczymy, co z tego będzie. No już prowadzimy to 3 lata, także akurat w gminie Kęta, w gminie Czaniec, także jak coś to zapraszam, kto wie, to wie, także można znaleźć spokojnie. Wie sporo osób, ale no myślałam, że coś więcej stracisz, ale okej. Okay. To pogadajmy o Twoich obowiązkach, o Twoim pierwszym klubie siatkarskim, czym się tam zajmowałeś? Znaczy może pierwsze ogólnie o sporcie, o hejnale, bo stamtąd dzięki hejnałowi tak naprawdę się wybiłem, można to tak nazwać, bo zaczynałem jeszcze w starym hejnale Kęty, historycznym, także tam to się zaczęło. Niestety, no, słuchałem podcastu wcześniejszego, bo Bolo nie chciał opowiadać o tych złych chwilach, ale trafiłem akurat na bardzo zły moment. Wszyscy znają historię hejnału starego. Próbowaliśmy to z chłopakami jakoś uratować, ale niestety się nie udało. Mieliśmy widmo nad sobą, widmo pana likwidatora, także to był ten ciężki czas, ale tam nauczyłem się tak naprawdę organizacji całej od zera, czyli nie wiem, jeździłem swoim samochodem po wodę mineralną do Biedronki dla dzieciaków, nawet sam trenowałem przez rok chłopaków 96 rocznika, bo nie było kasy na trenera, także
Także robiliśmy tam wszystko z takimi zapaleńcami. No niestety musieliśmy porzucić to, zrezygnować ze względu na tam likwidację tego klubu i później przeszedłem do Muszyny i tak to się zaczęło. Dostałem propozycję też niespodziewanie. Poznałem moją żonę, moja żona tam podpisała kontrakt, a ja chciałem akurat pracować w firmie, tak w firmie Fakro, bo byłem w grupie Kęty planistą produkcji aluminium, także gdzieś tam poszedłem za ciosem do Nowego Sącza, a niespodziewanie dostałem po przeczytaniu mojego CV przez dyrektora klubu, powiedział mi niespodziewanie na spotkaniu, że może spróbuję w Muszynie, także w klubie sportowym. No, trochę byłem zaskoczony, nie wiedziałem w ogóle o tym. W klubie siatkarskim też. W klubie siatkarskim, tak. Byłem przyjęty do Fakro, a wylądowałem w klubie w Muszyniance, także tam się zaczęła moja historia. Mm-hmm. Coś więcej opowiesz? Jakie miałeś obowiązki? Na początku tak naprawdę zostałem wrzucony na głęboką wodę, bo klub, jak pewnie wszyscy wiedzą, Muszynianka Muszyna, to był wielokrotny wtedy już mistrz Polski, uczestnik Ligi Mistrzyń i to był sezon, w którym z tego co pamiętam, przegrali Mistrzostwo Polski z BKS-em Bielsko i nastały czystki tak zwane w klubie, czyli trener i zarząd pożegnali się zawodniczkami i zaczęło się wszystko od nowa. Także my trafiłem na taki okres, gdzie była zmiana warty, zmiana zawodniczek, ale cały czas to był klub z stopu i graliśmy o najwyższe cele. Graliśmy o Mistrzostwo Polski, graliśmy w europejskich pucharach, musiałem się przestawić z tak naprawdę z organizacji życia dzieciakom na treningach 3 razy w tygodniu do 2 treningów dziennie, do organizacji wyjazdów na Ligę Mistrzyń, na Ligę Polską, także zacząłem od najwyższej półki. No, na szczęście zakończyliśmy to Mistrzostwem Polski, Pucharem Polski, to był chyba jeden z lepszych sezonów w Muszynie. Wyszliśmy z grupy Ligi Mistrzyń, także wszystko się poukładało jak najbardziej. No, później jeszcze byłem tam 2 lata, zdobyliśmy Puchar CF, to chyba największe takie osiągnięcie w życiu moim takim siatkarskim. No ten Puchar CF był naprawdę mega wydarzeniem, jeżeli chodzi o siatkówkę w Polsce, choć troszeczkę, no akurat teraz w tym tygodniu minęło 5 lat do tego Pucharu, bo tam było w 2013 roku, trochę niezauważony przez media, bo klub z Muszyny był, nie wiem czy lubiany, czy nielubiany, mniej lubiany niż inne kluby, ale zdobyliśmy ten Puchar CF. Pokonaliśmy wielkie wtedy Fenerbahce Stambuł, to można przyrównać do tego, jakby Legia Warszawa zdobyła Ligę Europy, wygrywając z Realem Madryt. Akurat Fenerbahce było, rok wcześniej zdobyło Ligę Mistrzów i śmialiśmy się tak, że właśnie tak, byle przyrównywaliśmy zawsze Legię Warszawa do meczu z Realem Madryt, bo tam grały naprawdę zawodniczki światowego formatu, a my pojechaliśmy w malutkiej Muszyny tam na mecz do Stambułu i wygraliśmy finał. Także to było mega wydarzenie w Muszynie. A ciężko się było w ogóle przestawić z mówienia Liga Mistrzów na Liga Mistrzyń? Liga Mistrzyń, tak. Powiem teraz, Ci tak, to nie brzmi, jak to mówisz. Teraz też wszystkim zwracam na to uwagę, bo to jest Liga Mistrzyń, tak. Nie Liga Mistrzów. No już chyba 7 sezon w Lidze Mistrzyń, akurat mój jako dyrektora też organizacyjnego do spraw Ligi Mistrzyń, bo w Muszynie wcześniej 3 sezony, a teraz już chyba 4. czwarty sezon w Chemiku Police, także to... Liga Mistrzyń od 8 lat już. Ale zdarzyło Ci się powiedzieć Liga Mistrzów? No na początku, bo ja przeniosłem się z piłki, także była Liga Mistrzów, a teraz jest Liga Mistrzyń. Także no powiem Ci, jak ja okay. Słucham właśnie też, o co chodzi? Przecież... Jak zaczynałem, jeszcze był w piłce nożnej Puchar UEFA i też kiedyś jest taka śmieszna historia z klubem bodajże z Białegostoku, gdzie sponsor do Białegostoku przyszedł z piłki nożnej i powiedział, że chcą zdobyć Puchar UEFA akurat. Śmieliśmy się, bo Puchar UEFA nie było w siatkówce. To był Puchar CEF właśnie, który Muszyna zdobyła, ale wielki sponsor z Białegostoku chciał zdobyć Puchar UEFA z klubem siatkarskim. Też jest ciekawostka. Śmieszne. Dobra, pracowaliście z Kośką razem w Muszynie, teraz pracujecie razem w Policach. Też niespodziewanie. Akurat niespodziewanie? Myślałam, że zawsze Was biorą w pakiecie po prostu. Nie poszliśmy w pakiecie. Akurat moja żona podpisała kontrakt w Chemiku. Klub awansował z pierwszej ligi do Ekstraklasy. Mega projekt szykował się w Chemiku Police dzięki grupie Azoty, sponsorowi generalnemu. No i najlepsze dziewczyny tak naprawdę dostały propozycję tam grania dla Beniaminka, wtedy Orlen Ligi. No ja byłem w Muszynie cały czas, miałem kontrakt podpisany. Miałem umowę, kontrakt, także miałem tam zostać, ale gdzieś tam się mówiło o tym, że nie ma nikogo, kto mógłby gdzieś tam organizacyjnie to wszystko tam zadziałać, żeby się to
jakoś trzymało kupy, żeby to z klubu pierwszoligowego, tak naprawdę amatorskiego, stała się ekstraklasa. No i pomyślano o mnie, tak naprawdę gdzieś tam mieliśmy wspólnego menadżera z moją żoną, który zaproponował moje nazwisko i z dnia na dzień dostałem propozycję przenosin, musiałem wszystko rzucić, pożegnać się z Muszyną i jechać do Szczecina, do Polic, 650 kilometrów tak naprawdę na drugi koniec Polski i zacząć wszystko od nowa. Tak naprawdę klub budowaliśmy od zera tam w Policach w 2013 roku. Także to było bardzo ciężkie, bo znowu nowe doświadczenie, już po trzech latach w Muszynie miałem wszystko poukładane, wszystko było na najlepszym porządku, a tu nagle wszystko od zera całkowicie, ale no też takie wyzwanie, mega wyzwanie dla mnie i to trwa do dzisiaj. Ten projekt, który miał trwać bardzo długo, trwa już chyba, no nie chyba, na pewno piąty sezon dla mnie, także od 2013 roku piąty sezon w Chemiku Police. A właśnie jak podchodzisz do tych, no bo migrujecie cały czas w zasadzie, macie też dużo wyjazdów. Musiałeś się do tego przyzwyczajać, czy łatwo ci to przyszło? Śmiały się ze mnie dziewczyny, to jeszcze było w Muszynie, bo zaczęliśmy jeździć na mecze, a ja po trzecim wyjeździe mówiłem, że już nie mam siły jeździć, bo Polska w 2010 roku nie była łatwa do podróżowania. Dalej nie jest, bo są przebudowy, ale już się coraz lepiej robi. A trafiałem do takich klubów, czy wcześniej do Muszyny, teraz do Chemika, że są na końcu Polski, jak ja to mówię, tam przy granicy słowackiej, tu przy granicy z Niemcami. I jak przeliczyliśmy to, i w Muszyna, i Police mają wszędzie najdalej, także nie jest to Łódź Centralna, także mamy utrudnione zadanie. No nieraz się podróżuje, tak, tu dzisiaj do Bielska przyjechaliśmy, wyjechaliśmy chyba o 6 rano, także jechaliśmy tu 9-10 godzin praktycznie z obiadem, no to trochę jest, najdalsze wyjazdy do Rzeszowa są po 12 godzin, no i trzeba jeździć, nieraz na noc się jedzie, żeby dzień przed meczem wyjechać i spędzić czas na spokojnie odpocząć, także no nie jest łatwo, a jeżeli chodzi o migrowanie takie z rodziną, to jest najważniejsze, no to jest najtrudniejsze, bo tak, tu jesteś, rozmawialiśmy wcześniej, przyjechałem do Bielska Białej, teraz się zgraliśmy, mam godzinę wolnego czasu, półtorej godziny, zaraz idziemy na jakiś tam podwieczorek i wyjazd na trening i nie ma czasu nawet godzinę, żeby się spotkać z mamą, która jest 20 kilometrów dalej, którą się widziałem dopiero ostatnim czasy święta i zobaczę się pewnie po sezonie, bo nawet na Wielkanoc nie będzie czasu, żeby się spotkać, także no to jest trudne. No ale takie jest życie, nie? Trzeba co. Ja wyemigrowałem za pracą do Szczecina, jest to, czy tam do Polic, jest to Polska. Niektórzy emigrują za granicę do Anglii, co jest trudniejsze. Jestem w Polsce, mogę robić to co kocham, także jest okej, nie jest źle. To najważniejsze, że z rodziną. Ile godzin dziennie pracujesz? Bo rozumiem, że nie od 8 do 16. Nie, no moja żona się śmieje ostatnio, że pracuje cały czas. Są takie okresy w sezonie, że tak teraz Liga Mistrzyń, gdzie Liga Mistrzyń, pamiętajcie, tak, że gramy akurat teraz od początku lutego, gramy środa, sobota do końca, do połowy maja, praktycznie do końca ligi. Także jest ciężko pracować, nie wiem, 6, 7, 8 godzin dziennie, bo jak zaczynam o 7 rano, to wyjeżdżając z domu, tak, nieraz jest tak, że jestem jeszcze na treningu wieczornym, po treningu jeszcze załatwiamy sprawy jeszcze gdzieś tam, jakieś problemy są ze sztabem szkoleniowym, jakieś sprawy zdrowotne, do szpitala trzeba jechać z zawodniczkami, jakieś kontuzje, także nieraz jest po 12-15 godzin, jak teraz są wyjazdy, no to jest praktycznie 24 na dobę, coś się dzieje na wyjeździe zawsze, także śmieję się, że odbieram 50 maili dziennie i 30 czy 40 telefonów i telefon dzwoni od 7 rano do 22, 23 nieraz, nawet do 24 nieraz zawodniczka zadzwoni, że coś się wydarzyło. Jak kiedyś przed finałowym meczem gdzieś tam wylała się herbata na nogę gorąca i trzeba było dzwonić po doktorach, żeby tą sprawę załatwić. Także nie, no jest to nie jest tylko tak naprawdę praca, bo że jakby to człowiek traktował jako pracę, to byłoby różnie i pewnie już bym tego nie robił, a tak no to jest pasja tak naprawdę, nie? To jest najważniejsze. Nie? Jasne. To jak wygląda twój dzień? Na przykład jutrzejszy dzień meczu, jak będzie wyglądał? No, mecz jest inną sprawą. Tak. Najgorsze jest dla mnie mecze, które są w niedzielę albo w poniedziałek, bo tak naprawdę nie mam weekendu. Praca jest normalna od poniedziałku do piątku. W sobotę, jak gramy mecz na wyjeździe czy u siebie mamy mecz, no to w sobotę kończymy mecz, wracamy po wyjazdowym meczu do domu. Jeszcze ta niedziela jest, a teraz dzisiaj jest niedziela. Jesteśmy w Bielsku, zaczęliśmy wyjazd, dojechaliśmy do Bielska, jutro mamy mecz w poniedziałek, także nie mam weekendu i pewnie do maja nie będę miał wolnych weekendów, bo tak to się mniej więcej odbywa, albo po jednym pół dnia będzie wolnego,
No co, jutro wstajemy na śniadanie. Jak pamiętam plan, do 8.15 jest śniadanie, 8.30 wyjazd na rozruch, 9 do 10 rozruch, po rozruchu wideo z zawodniczkami. Zawodniczki muszą mieć przed meczem wideo, znaczy tak mają. Na czym to polega? Odprawy techniczne to są tak naprawdę 4 czy 5 przed każdym meczem, zaczynając już nam na wideo meetingach u siebie, jakby w Policach, a później już w samym hotelu, zaraz przed meczem, przygotowanie do treningów. No i później co? My żyjemy od posiłku do posiłku i od wyjazdu do przyjazdu. Później obiad, lekka drzemka dla zawodniczek, podwieczorek, to wszystko trzeba im zorganizować, żeby miały to wszystko na czas. I przychodzę tak teraz przed obiadem 15 minut sprawdzić nawet wszystko, czy nie brakuje, nie wiem, jedzenia, czy nie braknie, bo one muszą się zajmować tylko graniem. Także no, jest ciężko. Później 18 jest mecz, po meczu powrót do hotelu, kolacja i powrót do domu, znowu 10 godzin w podróży, a przyjedziemy we wtorek i co, pasowałoby się wyspać szybko, a najlepiej w autobusie i od nowa do pracy. Nieraz jest tak, że dziewczyny mają wolne po meczu jeden dzień, a ja idę normalnie do pracy, bo jest wtorek. A mało tego, teraz gramy znowu w środę, czyli trzeba zorganizować znowu mecz u siebie i no i nie ma dnia wolnego we wtorek, także to, co pośpię w autobusie, to moje, a co nie, a niech pośpię, to nie pośpię, także. A pracujesz tylko na przykład w klubie, czy na przykład twoja praca też może być w domu, tylko no wiadomo, polega na, wiesz, na telefonach, na mailach? No, staram się być codziennie w klubie, bo tam jest życie tego wszystkiego, są zawodniczki blisko na hali, to po pierwsze, po drugie wszystkie dokumenty, wszystkie jakby kontrakty, wszystkie dokumenty, które trzeba gdzieś tam zeskanować, które trzeba gdzieś wysłać. Choć śmieję się, że mam cały czas ze sobą biuro, bo noszę plecak z laptopem i ostatnio jak się laptop zepsuł, to byłem przestraszony, choć mam na twardym dysku jakieś tam rzeczy, to dwa dni nie aktualizując bazy danych mojej na twardym dysku, to już jest problem, bo przez te dwa dni to pewnie wysłanych zostało tam 20 jakichś pism, maili i innych rzeczy, gdzie to wszystko tam zostało, także biuro mam ze sobą cały czas, ale jestem w biurze. No plus te treningi, nie wszyscy, nie wiem jak im nazwać, dyrektorowie, kierownicy czy menadżerowie chodzą na treningi, ja to lubię nieraz mieć kontakt, nieraz, często mieć kontakt z zawodniczkami ze sztabem szkoleniowym, bo jesteśmy z kolegami, nie tylko w formie zawodowej, ale też się lubimy i lubię z nimi spędzać czas tak naprawdę, iść porozmawiać, nieraz się śmieją, że jak ja przyjdę, to coś się ciekawego dzieje, innego, bo przez cały tydzień nic się nie dzieje, przyjdę na trening, można się tam jeszcze tam pośmiać, gdzieś tam żartem człowiek rzuci. Także. Znam Ciebie, więc wyobrażam sobie. Jesteś dyrektorem zarządzającym, tak? Chemika Policy. Tak, od 3 lat jestem dyrektorem zarządzającym, wcześniej byłem menadżerem klubu, także to jest troszeczkę, no prawie to sama praca, ale jakby wyższe kompetencje gdzieś tam się zmieniło po tym, że przyszedłem. Większa odpowiedzialność, jakby to jest druga osoba po prezesie zarządu i jest większa odpowiedzialność, ale też jakby człowiek ma więcej do powiedzenia, że tak powiem. Te kompetencje musiały wzrosnąć ze względu na to, że taki klub, nie jesteśmy. Mimo wszystko, że jesteśmy klubem profesjonalnym, ale nie ma 20 prezesów, 13 menadżerów i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę w klubie siatkarskim pracuje parę osób i po prezesie zarządu trzeba było zwiększyć jakby kompetencje tej drugiej osoby i stąd stanowisko dyrektora. Podkreślam zarządzającego, bo niektórzy mówią sportowy. Ja nie jestem dyrektorem sportowym, nie odpowiadam za transfery, nie odpowiadam za kwestię sportową, czyli tam trenera i tak dalej, i tak dalej. Także to jest dyrektor zarządzający, stricte organizacja, zarządzanie klubem. Okej. Okay. Jakie cechy charakteru trzeba mieć na takim stanowisku? na pewno trzeba być pracowitym i mieć wszystko zaplanowane, bo to jest najważniejsze, trzeba działać według... Planistą to zawsze planistą byłem, tak. Nie, trzeba działać według jakiegoś tam schematu, choć po 2 godzinach dnia schemat pada i trzeba improwizować i tak naprawdę trzeba być osobą kontaktową, bo bez tego nic się nie załatwi, czy dzwoniąc do związku, czy dzwoniąc do profesjonalnej ligi, czy dzwoniąc do innego klubu, czy do zawodniczki, do trenera, do sztabu szkoleniowego, tak naprawdę trzeba być człowiekiem, bo jeżeli nie ma się dobrego kontaktu z tymi wszystkimi ludźmi, to nic się nie załatwi. No, taka jest kolej rzeczy chyba wszędzie teraz w Polsce, ale komunikatywność tak naprawdę to jest ta najważniejsza cecha. Kontaktowość, tak? Dobry kontakt z tymi ludźmi, najważniejsze z zawodniczkami.
i z innymi klubami, bo to jest ważne. Jesteśmy też kolegami między sobą. Znamy się nie tylko w męskiej, ale nie tylko w damskiej, ale w męskiej lidze też znamy się między sobą i prezesi, i dyrektorzy, i menadżerowie, którzy zarządzają, także w tym momencie można wykonać telefon do każdego z nich i można się coś podpytać, spytać. Wielokrotnie też do mnie dzwonią, zapytać, w jakim hotelu śpicie w danym mieście, co zrobicie, jak jecie, gdzie, jak się zatrzymujecie. Nawet jak teraz jechaliśmy gdzieś tam, trzeba zjeść obiad po drodze, to można zadzwonić zawsze do kogoś w pobliżu tego miasta, w którym chcemy coś zjeść, i zapytać, co, gdzie, jak i dlaczego. Także no to jest najważniejsze, bo wtedy to pomaga w takim zarządzaniu tym wszystkim. Komunikatywność. A organizacja Final Four wymagała od Ciebie jakichś dodatkowych predyspozycji? Tak, predyspozycji musiałem dużo ważyć, aha, żeby później zjechać z masy. Nie, akurat pytałaś kiedyś mnie, znaczy wcześniej jak rozmawialiśmy o podcaście, o jakichś tam osiągnięciach, to jest chyba największe takie osiągnięcie, organizacja tego Final Four, bo zawsze zaczynając pracę w Muszynie marzyłem pierwsze o Mistrzostwie Polski, później o Lidze Mistrzyń, a jak już była ta Liga Mistrzyń, chciałem z małej hali w Muszynie 1000 osób zorganizować coś dużego. Udało się na hali Azoty Arena w 2015 roku zorganizować Final Four, czyli tak zwany finał Ligi Mistrzyń, finał czterech najlepszych drużyn z Europy. No niespodziewanie dostaliśmy organizację, nasz sponsor, Grupa Azoty, postanowiła zorganizować i tak naprawdę przyszedł prezes Grupy Azoty i powiedział: Radek, no organizujemy. A ja: no dobrze, tylko mamy jeszcze miesiąc, mamy tylko miesiąc czasu, a musimy zorganizować mega imprezę dwu-trzydniową, która będzie się odbywać, i to jeszcze święta wielkanocne, dlatego nie było łatwo. Przez miesiąc praktycznie w ogóle nie spałem, schudłem chyba 10 kilo, spałem na kanapie w biurze i robiliśmy to Final Four tak naprawdę w biurze na hali, ale udało się, była mega atmosfera, dostaliśmy medal za organizację. W 2015 roku najlepsza impreza siatkarska od Europejskiej Federacji, także to było takie... To była twoja nagroda. Takie, no, nagroda dla klubu. Ja dostałem swoją nagrodę od pani supervisor, czyli tak jakby głównego komisarza całej Europejskiej Federacji. Powiedział, że pierwszy raz w historii taka się impreza zdarzyła. No pani miała 60 parę lat, także widziała trochę. Kobieta, także widziała trochę tych imprez, a sama mi oddała swój medal, bo też tam dostawali za, ona też jako organizatorka dostawała, także oddała mi swój medal, powiedziała, że okay, także to takie miłe było. No i to była chyba taka największa impreza, którą zorganizowałem. Choć też były ostatnio Mistrzostwa Europy w Szczecinie, Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn, też miałem jakąś tam swoją cegiełkę. Jak się śmieje moja żona, zostałem branding managerem tych mistrzostw. Także to też była praca, byłem odpowiedzialny za cały jakby reklamę, branding, całą otoczkę tego, wszystkiego, co widzicie w telewizji, żeby zakryć niedoróbki hali, czy jakieś brzydkie rzeczy. Cały ten branding był jakby połączony z główną imprezą, otwarciem Mistrzostw Europy na Stadionie Narodowym i powielane to we wszystkich miastach, także przez 3 dni turnieju też się tym zajmowałem, tak jakby mixzonami dla dziennikarzy, ułatwienia tych wszystkich ścianek konferencyjnych i tak dalej, spotkań z dziennikarzami, z zawodnikami. Także to też ta druga, gdzieś tam w moim CV mogę to wpisać, te Mistrzostwa Europy w jakiś sposób, także no czekam na może inne wydarzenia, może Igrzyska Olimpijskie w Polsce, zobaczymy. Ekstra, no tego Ci życzę. Powiedz mi, to wszystko, co o tym teraz powiedziałeś, tak naprawdę, no kiedyś mi to powiedziałeś, chciałeś robić to w piłce nożnej, nie wyszło, wyszło w siatkówce, żałujesz teraz? Nie, wiadomo, że nie żałuję, no podałem wcześniej przykład Legii Warszawa, teraz sobie trzeba wyobrazić, w jakim klubie musiałbym być piłkarskim, żeby zdobyć to wszystko, co zdobyłem. Czyli tak po drodze tak naprawdę 5 mistrzostw Polski, pewnie tego było parę pucharów, Liga Mistrzyń co roku, czyli gra w grupie Ligi Mistrzyń, także no nawet nie w Legii. No nie ma takiego klubu w Polsce, który piłkarskiego, w którym mógłbym to zrobić. Śmiałem się też ostatnio, bo rozmawialiśmy z moim kolegą trenerem o szkoleniach jakby posezonowych. Trenerzy jeżdżą do tych większych ośrodków sportowych z Polski do Włoch, jeżdżą chłopaki do Stanów Zjednoczonych. Ja się zastanawiałem, gdzie ja mogę jechać w Europie do klubu siatkarskiego, żeby się wyszkolić bardziej niż w Polsce. No Polska znana z tego, siatkarska Polska, że organizację mamy najlepszą praktycznie nawet na świecie. No i tak się zastanawiałem, no zostało mi tylko chyba NBA tak naprawdę. I zaczynam może o tym myśleć, żeby może pojechać do Stanów. To jest takie teraz moje małe marzenie. Tak? Opowiedz coś więcej o tym? No żeby zobaczyć całą organizację, bo tak mówię, no pojadę do Włoch, byłem na meczach Ligi Mistrzyń, od 8 lat jeździmy i ta organizacja jest mega słaba.
bardzo słaba, jeżeli chodzi o europejskie puchary w innych krajach. Mhm. Zawsze się śmiejemy, jak przyjeżdża supervisor, czyli taki komisarz, który sprawdza wszystko, jak to ma być zgodnie z książką, która ma 350 stron. Wszystko jest w Polsce zorganizowane w każdym punkcie. Oczywiście czepiają się najmniejszej bzdury, a jadąc do Włoch, czy do innych krajów, do Francji, czy do Niemiec, czy do Serbii, nic nie jest tak, jak powinno być, ale Polaków się czepiają z tego względu, że zawsze tu musi być wszystko jak najlepiej. I to mamy jak najlepiej tą organizację. Klub jest profesjonalny. Zbudowaliśmy go 2013 roku i myślę, że to jest najlepiej zorganizowany klub, jeżeli chodzi o siatkówkę w Polsce. No porównywalny z męskimi, tak, z KB Chatów, Wrocławia, Rzeszów. To są te takie największe kluby siatkówki w Polsce, czy Zaksa Kędzierzyn-Koźle w męskiej. A reszta tak naprawdę inne ligi, no jest, teraz byliśmy w Kazaniu. Też jest to taki przykład chyba profesjonalizmu. Miałem tam okazję być teraz 2 dni. Chodziłem sobie po hali, mam tam dobrego znajomego w klubie. Kirilla też ma takie same stanowisko jak ja, tam menadżera klubu. Opowiadał mi o tym. Jest też ten Zenit Kazań, czyli klub męski, i Dynamo Kazań, klub damski. I pokazywał mi, jak to wszystko działa, te dwa kluby. No, to jest perfekcyjna organizacja, dwa kluby na jednej hali. Tak naprawdę Zenit Kazań, najlepszy klub na świecie, męski. I mogłem to zobaczyć tam, widziałem, jak to wygląda, ale też cała ta otoczka nie jest, też bym ją mógł porównać między innymi z polskimi meczami, także nie jest, nie odbiega tak dalej. Stąd to NBA. Tak mi się gdzieś wymyśliło, że może to NBA, bo przez tam Marcina Gortata nieraz widziałem w mediach społecznościowych, że tam pokazywał tą otoczkę całą tego klubu, gdzieś tam organizację tego, może to jest gdzieś tam sposób na to, żeby się doszkolić. Ekstra. Super. Super pomysł. Mam nadzieję, że to ci wyjdzie. Wizę trzeba załatwić, żeby... Ja tam wizę. I będziemy działać. Albo czas znaleźć, bo teraz jest... No, to też nie jest tak, że sezon się kończy w maju i nas nie ma, bo jest budowa budżetu na następny sezon, transfery zawodniczek, realizacja całego przedsięwzięcia na nowy sezon. Także no, ja urlopu mam w roku tylko tydzień i działamy dalej. Szybkie wczasy i z powrotem do klubu. Tak. Znowu Włochy? No pewnie znowu Włochy. Nie, choć myśleliśmy o Chorwacji, ale nie wiadomo kiedy będzie, ile będzie czasu, bo zawsze nasze wakacje są podporządkowane, zawsze były losowaniom Ligi Mistrzyń, czyli zdobywając Mistrzostwo Polski bądź medal Mistrzostw Polski, zawsze akurat Polska ma teraz 3 miejsca w Lidze Mistrzyń, zawsze tam gdzieś było, wcześniej były 2 i plus zdobywca Pucharu Polski, teraz są 3 miejsca medalowe. No jest podporządkowane to zawsze, bo zawsze jeździłem na te losowania Ligi Mistrzyń, na Wielką Galę Siatkówki Europejskiej, na szkolenie dyrektorów organizacyjnych Ligi Mistrzyń do Wiednia, czy ostatnio było w Rzymie, czy teraz było w Moskwie, także czekamy na to, kiedy będzie to losowanie, zawsze to jest gdzieś tam koniec czerwca, początek lipca i dopiero później można wyruszyć na tydzień wakacji, bo do tego czasu, do tego losowania jest kupa papierkowej roboty, czyli wszystkie zgłoszenia trzeba wysłać do tej Europejskiej Federacji, żeby w ogóle aplikować na Ligę Mistrzyń, bo nie tylko zdobycie mistrzostwa do tego nie otwiera nam drzwi do Ligi Mistrzyń, bo cała papierkowa robota, czyli licencje i tak dalej, także dopiero po tym tydzieniu z czasu i z powrotem powrót do rzeczywistości, czyli przygotowanie do 1 sierpnia, gdzie startuje przygotowanie zawsze do sezonu, tak mniej więcej w tych terminach, czyli tak naprawdę zostaje cały lipiec na przygotowanie całej otoczki, całego sezonu. No chcesz się rozwijać cały czas, widzę, bo szkolenia, myślisz o tym wszystkim, a masz aspiracje na wyższe stanowisko? Nie, myślę, że nie. Czy na razie myślę, nie? Że nie. Na razie jestem. Ja wiem, że ty potrafisz. Nie. Jestem w najlepszym klubie w Polsce siatkarskim kobiet. Myślę, że zacząłem w klubie kobiecym i tu chciałbym zostać przy siatkówce kobiet, także... Nie chodziło mi o zmianę, wiesz... nie szukam jakichś tam tytułów, czy no, pewnie dążę do tego, czy chciałbym być kiedyś prezesem, czy nie. Nie, myślę, że stanowisko dyrektora jest jak najbardziej fajne. Z tego względu, no ja nawet sam zdecydowałem w Chemiku Police, że nie mamy kierownika drużyny, co jest nieraz takie dziwne. Jeżdżę na wszystkie mecze, choć mógłbym mieć, mogliśmy zatrudnić człowieka, ale nie chcieliśmy wpuszczać jakby obcej osoby, bo stwierdziłem, że nikt się do tego nie nadaje.
stwierdziłem, że się do tego nie nadaje i muszę mieć kontakt, a poza tym cały lubię, ty. Tak, muszę jeździć na mecze i sam tego dopilnować, bo jak kogoś wyślę, to później się denerwuję, że coś jest nie tak i właśnie to jest takie troszeczkę dziwne, ale tak jest, że jestem na tych meczach, choć powinienem zostać w domu i na przykład przygotowywać się do następnego meczu, a wysłać kierownika drużyny, którego nie mamy. Jeżdżę sam, także mam dwa stanowiska, muszę przypilnować wyżywienia. Teraz się właśnie denerwuję, bo zaczyna się snag o 17, jest do 17.30, czy wszystko było okej, bo nieraz jest tak, że spoko, brakuje. Jeszcze trochę, śmieję się, ale zaraz jest wyjazd, zaraz jest odprawa wideo i wiem, że to jest wszystko to perfekcyjnie przygotowane, ale nie ufam hotelom. Nie dziwię się. Bo było różnych przygód pełno, gdzie no, nie, tak no, jest to, świat, dobrze, nie? Że czuwasz. Także dziewczyny mają wszystko perfekcyjnie przygotowane i dla mnie nie ma różnicy, czy to jest mecz w Bielsku-Białej, czy to jest mecz, dajmy na to, w Pile Bydgoszczy, czy mecz w Kazaniu, Ligi Mistrzyń, czy Final Four, czy Final Four Ligi Mistrzyń, bo zawsze musi mieć tak samo, bo każdy mecz dla nas jest ważny teraz. Zanim mówiłaś. Zanim a ja mam jeszcze bardzo dużo notatek, także. To możesz nawijać, nie ma problemu. Nie, nie, chodziło mi o to, no jak ktoś by ci dał tego prezesa, to co, nie wziąłbyś? No nie chodzi o to, czy bym wziął. Ja nie mówię, że wiesz, że po prostu no, tytuły ci są do szczęścia potrzebne. Nie ma na to parcia. Myślę, że to są też osoby odpowiedzialne za to bardziej niż ja. No to już jest teraz, wtedy jest jakby zmiana o 180 stopni. Całego trybu, jeżeli chodzi o pracę, tak jak mówię, no ja wolę mieć kontakt bezpośredni z zawodniczkami, gdzieś tam być ich kolegą, organizować wszystko, działać, bo wtedy to jest inny charakter pracy całkowicie, czyli kontakty ze sponsorami, załatwianie spraw typowo budżetowych, typowo sponsorskich, także to jest całkiem inny charakter pracy, także no, na razie nie ma o tym mowy. Okej. Okay. Wspominałeś też o Heinale na samym początku, no i kilka razy przewinęło się to słowo. No jesteś byłym piłkarzem Heinału. Kopaczem. Byłem kopaczem. Dobrze, niech będzie. Byłym trenerem. Boże, przepraszam cię, byłem sędzią piłkarskim. Sędzią, animatorem piłki nożnej. Tak się nazywałem, jak miałem dzieciaki, trenowałem dzieciaki. Także. Po prostu. No ale sprawdzasz jeszcze, co się dzieje tam w Heinale? Sprawdzam, co się dzieje w Heinale. Mam kontakt z Heinalem. No, ze względu na to też ostatnio naszego wspólnego biznesu z moim przyjacielem jest jakby wspomagamy, nie, na tyle, ile możemy wspomagamy ten Heinał finansowo, czy nieraz jakieś tam organizacyjne sprawy, typu jakieś nagrody na konkursy. Na konkursy, także jesteśmy cały czas, jestem cały czas na łączach z Heinałem, a też z Kętami, bo obserwuję cały czas działania kęczanina Kęty w siatkówce. Nawet będąc w Szczecinie, w Policach, byłem na każdym meczu, jak chłopaki grali w pierwszej lidze, akurat tam ze Spadunem w Szczecin się mierzyli, byłem na meczach kęczanina w Szczecinie, także im dopingowałem. Teraz ostatnio nawet myślałem, bo bodajże dziewczyny z Kęczanina grały chyba ćwierćfinały Mistrzostw Polski kadetek czy juniorek w Pile, czy aby tam nie pojechać, bo byłem blisko, w Bydgoszczy akurat byliśmy na meczu, ale niestety to nie pozwoliło na to, także śledzimy działania klubu Marka Błasiaka, śledzę działania klubu Pawła Szłapy Heinału, także no z Heinałem no chyba się nikt nie rozstaje na całe życie, że jak ktoś był, to jest zawsze z Heinałem, także no jutro będzie ciekawa też sytuacja, bo mówię o tych dzieciakach, a gdzieś wyczytałem, że jutro jest na meczu, podczas meczu prezentacja drużyny BKS-u Bielsko, wyczytałem skład i moje oczywiście tam wpadło nazwisko Damiana Oczki, to pamiętam jak grałem, jak trenowałem młodych tam chłopaków 96 rocznika, to on akurat zaczynał chyba swoją przygodę z piłką nożną, poszedł później do Podbeskidzia, Bielsko-Biała teraz jest w BKS-ie, także może się spotkamy razem, to taki wychowanek. Super. Śledziłeś też mój konkurs na symbol Heinału. Tak. Kto dla ciebie jest symbolem Heinału? Znaczy symboli jest dużo tak naprawdę, no tak, rozsłuchałem Bola ostatnio, dla nas to są ludzie, którzy gdzieś tam, jak ja zaczynałem, tego słowa miarkował, kopać piłkę, bo grał to Boniek, jak to mówią, jak to mówią chyba Mateusz Śledziak wymyślił, zawsze tak mówił. Jest dużo właśnie, czy powiedzmy Mateusz Śledziak, jest Janusz Tomala, są starsi ludzie, jak Darek Szymalski, który bronił, jest Paweł Szłapa, są starsze roczniki, jak Włodek Kowalczyk, gdzieś tam nasz trener Leszek Młocek, który dość późno wszedł do Heinału, ale całe później
z koniec swojego zawodowego życia spędził w Hejnale, także jest dużo nazwisk. Świętej pamięci trener nasz pierwszy, Zieliński, Stanisław i jest Antoni Baścik trener, także tych symboli jest bardzo dużo i są niektórzy do dzisiaj chodzą po ulicach Kętach i tak naprawdę gdzieś tam to są symbole chyba takich ludzi pokroju, które wiążą jakby trzy pokolenia, bo Janusz to był Tomala, to był taki chłopak, który wiązał trzy pokolenia tak jakby, czyli jego i starszych, nasze pokolenie i teraz tych chłopaków w pokroju właśnie Bola, czy chłopaków, którzy teraz grają w Hejnale, także Janusz zgrał z tymi wszystkimi. No. Także dla mnie, ja zagłosowałem na Janusza stąd dlatego, że on wiedział wszystko o Hejnale i spędził tak naprawdę trzy pokolenia na Hejnale. No i najważniejszym symbolem Hejnału to była pani Basia Moskwik, gospodyni, zawsze chyba ją wszyscy znają, hejnaliści, także no to też jest taki symbol, ona bardzo dużo mogłaby opowiedzieć o Hejnale. Okej. Czy to jest ktoś z rodziny od Pawła Moskwika? No dokładnie, to jest mama Pawła, mama. Tak, która zawsze była na Hejnale, która pomagała nam we wszystkich sprawach związanych z trenowaniem, przygotowywała nam wszystko do treningu i tak naprawdę no pani Basia, to była pani Basia, tak, mama Pawła. No a Paweł przez to, że się wychował na Hejnale, tak mu dobrze idzie, także no, też mu kibicuję, bo nieraz gdzieś tam napiszę do niego na Facebooku z gratulacjami, jak podpisał tam zawodowe kontrakty, czy w Piaście Giewicze, czy teraz pod Beskidziu, także nawet do Fantazy Ligi go tam rzuciłem na lewą obronę, jak grał w Piaście Gliwice i tam go trochę ganiłem za to, że przegrywał rywalizację, ale naprawdę kibicuję wszystkim chłopakom. Teraz jeden z chłopaków, których też trenowałem, poszedł, Kasolik Konrad, poszedł do Motoru Lublin, także to też taki transfer niespodziewany, gdzieś tam wyczytałem ostatnio, także to też chłopak, który gdzieś tam. No i też Jurka Kasolika, to też następnej legendy, powiedzmy, Hejnał syn, także gdzieś tam mu dopinguje i mam nadzieję, że pójdzie mu lepiej i zagra w Ekstraklasie. Okej, fajnie, że masz kontakt z Pawłem Moskwikiem, musisz mi załatwić z nim. Znaczy kontakt, powiedzmy, kontakt, duże słowo, tak, nie? Ale no, Pawłowi kibicuję akurat to jest chłopak, który całe życie poświęcił tak naprawdę piłce nożnej i mam nadzieję, że jeszcze wróci do tej Ekstraklasy, może już nie spod Beskidziem, ale może jakiś transfer. A opowiesz o swoim szczupaku legendarnym? Ustaliliśmy wczoraj, że jednak pamiętasz wszystko, nie wiedziałem, o co chodzi. A liczę na to, że wiesz, twoi koledzy, zwłaszcza kolega Mateusz, będzie słuchał i uśmiechnie się, jak wspomni tę historię, bo on na pewno najlepiej ją pamięta. My najlepiej chyba też przy okazji tego konkursu były wspominki właśnie naszego rocznika lat 99-2000-2001, gdzie awansowaliśmy do Małopolskiej Ligi Juniorów. Tam graliśmy niespodziewanie bardzo dobrze i zajmowaliśmy drugie miejsce. Liderem była drużyna BKS-u Bochnia i tam pojechaliśmy na mecz i tam był słynny szczupak, gdzie zawsze były zamieszania podbramkowe, czy tam rzuty rożne, rzuty wolne. Wchodziliśmy ja i Artur Drabek, czyli dwaj stoperzy wysocy na tą główkę, żeby tego gola strzelić z głowy. No i taka była mocna dość piłka przy słupku na piątym metrze, no i był wybór w ułamku sekundy, czy rzucić się szupakiem do piłki, co skończy się golem, ale złamanym nosem i kontuzją na słupku, zderzeniem ze słupkiem, ale odpuściłem tę piłkę, co chyba Mateusz Polka wtedy, Płona tam chyba wtedy centrował i później chodziliśmy, a że przyjaźniliśmy się, no to chodziliśmy po imprezach i mówił, że mogliśmy to wygrać chyba wtedy 1-0, awansowalibyśmy na pierwsze miejsce i ale skończyło się chyba 0-0, także nie było tego gola, no zmiałem cały. No i moje zęby były też całe, to nie byłoby moim jakby tak charakterystycznym. Słynne zęby też. Traciłem zęby i nos. Ekstra, mam nadzieję, że Mateusz, wiesz, posłucha, naprawdę. Wiesz co, no dla mnie na przykład symbolem Hejnału, no jesteś akurat ty, no bo cię znam i wiem, że tam grałeś, jest Mateusz, jest Ryjek, jest, wiesz, Czakos, jest Grzesiu Chyliński, po prostu ja takie osoby pamiętam, Miłosz Sowa nawet. Tak. Też przez to, że no po prostu z wami też dużo czasu spędzałam i od was najwięcej dowiedziałam się o piłce. Jeździliśmy razem na mecze zresztą, byliśmy na słynnym meczu Polska-Portugalia, tak jest, gdzie się na mnie wydzierałeś. Czemu tu siedzisz, czemu nie chodzisz, czemu tamto, a ty byłeś wszędzie, a ja byłam tak oszołomiona atmosferą, że po prostu siedziałam tylko i ja chciałam wszystko zapamiętać. I pamiętne gole Smolarka. Tak, a ty tylko robiłeś sobie fotki z Portugalczykami i chodzę. Boże, nie, no ale była presja na tym meczu. Wszyscy są symbolami jakby hej.
Heinalo, to takie duże słowo, symbol, ale no każdy był związany z tym Heinalem, każdy teraz, no nie wiem, czy jak się czyta gdzieś tam Facebooki, czy Płonki, czy Ryjka, czy Czakosa, naszych kolegów z drużyny, no to każdy gdzieś tam chciałby, chociaż jesteśmy daleko, daleko niektórzy z Kent, to zawsze gdzieś tam śledzimy poczynania chłopaków, mamy nadzieję, że gdzieś tam awansują do okręgówki i wyżej, bo zawsze stwierdziliśmy, że to miejsce Heinału powinno być praktycznie w trzeciej lidze, a nie gdzieś tam w A-klasie. A z takim sponsorem też jak grupa Kenty, kiedyś zakłady metali lekkich, no to było spokojnie do osiągnięcia. My też żałujemy, że nas tam nie ma i nie gramy w, nie kopiemy się po czole, jak to mówił Ryjek. Dalej tak szkoda, tak, szkoda tego, bo naprawdę mieliśmy fajną ekipę, awansowaliśmy do Małopolskiej Ligi Juniorów, ci chłopaki z rocznika 8-1 poszli już do tych seniorów, my zostaliśmy jeszcze troszeczkę pograć w juniora, mierzyliśmy się z Wisłą Kraków, z Krakowią Kraków, takimi nazwiskami jak Paweł, Piotr Brożek, Nawodczyński, Kuzera, to byli chłopaki, którzy grali przeciwko nam w Małopolskiej Lidze Juniorów, a później się ich widziało w telewizji w Wiśle Kraków. No my niestety mieliśmy seniorów tylko w okręgówce i taka była kolej rzeczy, a oni przez juniorów przeszli wyżej do ekstraklasy. Tak, to była ich kariera, droga kariery. Jak nie załapali się w ekstraklasie w Wiśle Kraków, to szli albo do słabszych klubów w ekstraklasie, albo szli niżej do pierwszej, do drugiej ligi, ale grali na najwyższym poziomie. No my niestety skończyliśmy wszyscy w okręgówce, tam bodajże Mateusz chyba w Pasjonacie Dękowice czy BKS-ie, ale tak naprawdę no, nikt z nas nie zrobił jakiejś tam oszałamiającej kariery, a szkoda, bo naprawdę mieliśmy mega potencjał i graliśmy jak równi z równym z takimi właśnie zawodnikami, jak wymieniłem i powiedzmy, czy Grzesiek Chiliński, czy Mateusz Pąka z 13 golami na koncie, bo mieli chyba we dwóch po 13 goli, trzecie miejsce miał dopiero Paweł Brożek, który grał w Wiśle Kraków i później był w Pucharze UEFA i miał chyba tych goli 8 z tego, co pamiętam. Mam jeszcze wszystkie wspominki, wszystkie wycinki z gazet w domu. Muszę kiedyś to przekazać chyba Pawłowi Szłapie, żeby to gdzieś tam wrzucić bo widziałem, że teraz tak. Na Facebooku zaczynają się zdjęcia. Fotki, no mega fajna. Także fajna sprawa i tak graliśmy. No, zostaliśmy tu, wszyscy gdzieś poszli swoją drogą. No, część chłopaków teraz działa, pomaga Heinałowi, tak, Irek Gabryś, to z tych starszych roczników pomagają, czy Paweł Szłapa, także chwała im za to i mam nadzieję, że im się uda awansować teraz do okręgówki, a może coś więcej. No, najważniejsze są pieniądze tak naprawdę, dokładnie. Bo nie można temu zaprzeczyć, że najważniejsza jest kasa, bez kasy nic się nie da zrobić. Bo samą pasją chłopaki też nie mogą gdzieś tam osiągnąć jakiegoś pułapu wyższego niż ci, co mają jakieś tam pieniądze za to i wiadomym jest, że musi człowiek za grę dostawać jakieś tam pieniądze, bo łatwiej wtedy o organizację całego życia pozasportowego, czyli ta rodzina musi być na pierwszym miejscu zabezpieczona, nie są profesjonalistami, także nie żyją tylko i wyłącznie z piłki, muszą zarabiać, a ten dodatkowy grosz zawsze się przyda na to, żeby wyciszyć żonę. Przynieść... No pięknie to nazwałeś, twoja żona będzie przynieść dumna. No akurat powiedzmy, no to jest jakiś inny pułap, ta siatkówka kobiet, czy tam ekstraklasa, bo budżety są nieporównywalne, jeżeli chodzi o piłkę nożną, amatorską, ale tak mówię, no chłopaki gdzieś tam muszą dostać. Mam nadzieję, że znajdzie się jakiś sponsor, a mamy takiego w Kentach, wszyscy wiedzą, może chodzi o grupę Kenty, że jakieś tam pieniądze zabezpieczy, żeby może zobaczą, że ten Heinał przez tą pasję chłopaków, za to, przez to, że grałem za darmo, będzie mógł awansować dzięki tym pieniądzom troszeczkę wyżej. Właśnie wspomniałeś Irka Gabrysia też. Dla mnie to też jest właśnie taki chłopak, no tak jak wy właśnie, jego też bym wymieniła. On mi ogólnie bardzo pomagał, wiesz, teraz przy tym konkursie i przy tym podcaście. Wiem, że mogę liczyć też na jego pomoc przy podcaście z Pawłem Szapą, bo też taki będzie. Bardzo się z tego cieszę i no, mówiłeś o tych karierach chłopaków, że no nie wszystkim powiedzmy poszło tak, jak powinno, ale no, tobie idzie zajebiście w siatce. Czego ci życzyć na przyszłość? Może tych igrzysk olimpijskich w Krakowie. Jak najbardziej. Jak najbliżej Ken, także nie, myślę, że chcę się dalej rozwijać w tym, co robię. Tak jak mówiłem, gdzieś tam jakieś swoje marzenia mam. Mam nadzieję, że nasz klub HMiK Police, bo związałem się z tym miastem, tam się na dzień dzisiejszy osiedliłem, gdzieś tam z żoną kupiliśmy tam mieszkanie, na dzień dzisiejszy pewnie tam zostajemy, zobaczymy, mam nadzieję, że jak najdłużej tam pogramy. Mam pytanie, właśnie gdzie jest wasz dom? Bo kiedyś jeszcze niedawno dom był w Bielsku.
Dom jest, nie, no, dziwna historia, bo cały czas jestem zameldowany na 700-lecie, także dwunastka okay. To jest mój blog i tam jestem zameldowany u mamusi. Z żoną już jesteśmy zameldowani w Bielsku Białej, a teraz kupiliśmy mieszkanie w Szczecinie akurat. A jeszcze, żeby było ciekawiej, mamy działkę w Bujakowie koło mojego brata, także okay. Czekamy na wymarzony dom mojej żony i teraz nie wiemy, co robić, a jeszcze do tego interes moim przyjacielem w Czańcu, także, także stoimy rozkrokiem nad swoim życiem, zobaczymy. No, póki jest praca i taki fajny projekt jak Chemik Police, to myślę, że tam będę chciał zostać po skończeniu kariery mojej żony pewnie. Ale jest szansa, że kiedyś będziecie bliżej? No tak się śmiałem ostatnio, że jak wygram w Totolotka, to kupię sobie Hejnokęty, także te tereny, bo jak był problem Radek, ze sprzedażą... Tego ci życzę najbardziej, naprawdę, tego ci życzę najbardziej. I wybudujemy Biedronkę. Nie no, żartuję. Nie, tego ci życzę naprawdę, żebyś wygrał w Totolotka, albo żebyś jakimkolwiek sposobem dorwał się do takiej kasy, żeby wiesz... Na takim też mega marzeniem, ale to chyba dla wszystkich ludzi, żeby stworzyć Hejnokęty na wysokim poziomie, a do tego zrobić wielosekcyjny klub, bo to nie tylko jasne, kiedyś właśnie, był klub piłki nożnej, to był klub wielosekcyjny, była siatkówka, była piłka nożna, ciężary, judo, każdy tak naprawdę skręt, nie znam człowieka, chłopaka w moim wieku, który gdzieś tam nie przewinął się przez Hejnokęty, czy był na meczu. Ja też trenowałem judo, chciałam powiedzieć w Hejnale Kęty. No właśnie, czy jest judo, czy są ciężary. I nie tak było naprawdę. Sekcji dla niepełnosprawnych. Tak. I wszyscy się przewinęli przez ten Hejnokęty, czy wchodząc na mecze, tak, ty chodziłaś, tak, czy trenując, także wszyscy jesteśmy jedną wielką hejnałowską rodziną. Tak naprawdę. Dobra, zakończmy tym optymistycznym akcentem też, tak jak w przypadku twojej żony. Bardzo ci dziękuję za spotkanie, no i do zobaczenia jutro. Ja tylko chciałem tobie podziękować za podcast, że się takie coś objawiło, bo jak rozmawiałem właśnie ostatnio z moją żoną, że słuchałem tam kiedyś i mówiłem jej, że zrobiłaś podcast, to zawsze mogę usłyszeć osoby, które znamy, tak nie wiem, pierwszy z Ewą, później z Pauliną Borysławską, także to są dziewczyny, gdzieś tam ludzie, których znamy. Tak mówi, że będzie teraz jakiś z innymi ludźmi, nie będę wymieniał, żeby nie wyjawić, ale tak, z Bolem, którego też znam, czy restauracja, czy miejsca, ta kafaja ostatnio, które gdzieś tam też, do których uczęszczaliśmy, no w innych nazwach, ale byliśmy, także człowiek może sobie przypomnieć i zobaczyć, co znajomi robią, bo my też jesteśmy rozsiani po całym świecie, tak naprawdę ludzie z Kent, a przez taki podcast możemy się usłyszeć, zobaczyć, co inni robią. Super, bo zawsze lubię, jak mi coś piszesz, żeby ty zawsze coś szczerze napiszesz. Nie zawsze to jest miłe, no ale cóż, trzeba to przyjąć na klatę. Co zrobić? Tak, nie, no bardzo fajnie. Nie tylko ciebie poprawiam, ale niektórych dziennikarzy. I ostatnio była taka też sytuacja, że będąc na meczu Ligi Mistrzyń, gdzieś tam słuchałem komentarzy, będąc w domu, oglądałem mecz Ligi Mistrzyń, nie mogłem wytrzymać i musiałem napisać wiadomości prywatnej do jednego z komentatorów Polsatu Sport, że to jednak nie jest tak, bo awans mają te drużyny, a nie inne, albo z tego miejsca, a nie innego. Pozdrowił mnie na antenie, moja żona śmiała, no musiałeś mu to napisać, musiałeś. No ja mówię, no musiałem, bo głupoty gadał. Tak, no także, i bardzo dobrze. Nie, ja się cieszę, że dajesz takie uwagi, jesteś teraz w branży, także wiesz, to jest mi bardzo potrzebne. A ja jestem totalnym, wiesz, amatorem. Przez, wiesz, wielkie A i dziennikarką przez bardzo małe D, także bardzo ci dziękuję. Jutro będziesz mogła zobaczyć na meczu też. Tak, bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że wejdziemy w okolice tej całej otoczki i całej organizacji, bo jutro też przy okazji meczu tak naprawdę sporo się dzieje. Super, dobra. Bardzo ci dziękuję jeszcze raz za spotkanie. Pozdrawiam wszystkich, do usłyszenia. Do zobaczenia.